Ilu znacie Francuzów polskiego pochodzenia? Bonjour tout le monde! Tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. Francja to kraj wielokulturowy, wielonarodowościowy. Wielu Francuzów, szczególnie w regionie paryskim, ma obce korzenie. Włączając telewizor, czy robiąc krótki research na Google'ach, może okazać się, że wielu z naszych ulubionych aktorów, piosenkarzy, pisarzy, prezenterów telewizyjnych mają obce korzenie, a bardzo często są to korzenie polskie. Absolutnie nie jest to rzadkość. W tym odcinku przedstawię Wam sylwetki 10 Francuzów z polskimi korzeniami. Nie przedłużając, zaczynamy. Matt Pokora, a właściwie Matthew Tota, urodzony w Strasburgu, francuski piosenkarz młodego pokolenia, wnuk polskich imigrantów. We Francji zyskał sławę w 2003 roku po udziale w konkursie muzycznym Popstars, który wygrał razem ze swoją grupą Link Up. Sukces międzynarodowy przyniósł mu album w języku angielskim, wydany przy współpracy z Timbalandem w 2008 roku. Pamiętam, że było głośno o nim również w Polsce. Matt Pokora to laureat największej ilości nagród muzycznych Energy Music Awards. Na 21 nominacji uzyskał 16 statuetek. Prywatnie mąż amerykańskiej piosenkarki Christiny Milian. Jean-Jacques Goldman to jeden z najbardziej znanych francuskich piosenkarzy, autor tekstów, kompozytor. To właśnie on skomponował największe hity dla takich gwiazd jak Johnny Hallyday czy Céline Dion. Skomponował także największe hity dla niego samego. Kilkunastokrotnie został wybrany przez Francuzów ich ulubioną postacią publiczną. Do tej pory wielu artystów młodego pokolenia składa Goldmanowi muzyczny hołd, wykonując i nagrywając jego piosenki w nowych wersjach. Goldman urodził się w 19. dzielnicy Paryża jako syn polskiego Żyda, uczestnika francuskiego ruchu oporu Altera Moïse Goldmana. Fryderyk Chopin. Tego pana chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Syn Polki i Francuza, urodzony w Żelazowej Woli, zmarły w Paryżu. Chyba najbardziej znany polski kompozytor. Autor licznych ballad, polonezów, mazurek, sonat, nokturnów, ballad czy koncertów fortepianowych. Jego ciało spoczywa na paryskim cmentarzu Père Lachaise, a serce zostało przeniesione do warszawskiego kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Guillaume Apollinaire, a właściwie Wilhelm Apollinary Kostrowicki, pisarz i krytyk sztuki, największy przedstawiciel francuskiej awangardy poetyckiej. Jego najbardziej znane wiersze zostały zaadaptowane na piosenki i tak na przykład wiersz o moście Mirabeau w Paryżu jest bardzo znaną piosenką znanego również piosenkarza Marka Lavoine. Apollinaire był synem polskiej arystokratki Angeliki Kostrowickiej Herbu-Wąż. Jeżeli chodzi o jego ojca, to istnieje wiele hipotez na ten temat. Krótko po wybuchu I wojny światowej Apollinaire zaciągnął się do wojska jako ochotnik i służył w Legii Cudzoziemskiej. Spoczywa również na cmentarzu Père Lachaise. Juliette Binoche, francuska aktorka i tancerka, urodzona w Paryżu, zagrała w ponad 60 filmach pełnometrażowych i jest laureatką wielu prestiżowych nagród, np. Cezara, Oscara czy Srebrnego Niedźwiedzia. Grała w takich filmach jak Skaza, Huzar na dachu czy Zapiski z Toskanii. Jej matka, aktorka i reżyserka teatralna Monika Stalens, urodziła się w Częstochowie.
Jean-Pierre Foucault, tego pana chyba nie trzeba przedstawiać żadnemu Francuzowi. Jest to najbardziej znany francuski prezenter telewizyjny i radiowy. Od ponad 50 lat Jean-Pierre Foucault prowadzi audycje w takich radiach jak RMC, RTL, Europe 1 czy MFN. W telewizji prowadził takie teleturnieje i konkursy jak Sacré Soirée, Qui veut gagner 10 millions, czyli francuska wersja milionerów, a po dziś dzień prowadzi wybory Miss Francji. Jego matka, Pesa Weba Leska, urodziła się w Mogilnicy i uciekła do Francji przed nazistami. René Goscinny, a dla Polaków gościnny, urodzony w Paryżu, dziennikarz, autor komiksów i scenarzysta. Syn żydowskich imigrantów z Polski. Współtworzył m.in. komiksy o przygodach Lucky Luka i Asterixie. Największą sławę przyniosła mu seria ilustrowanych książeczek, współtworzona razem z ilustratorem Jean-Jacques Sampé, seria Mikołajek, Le Petit Nicolas, którą znają chyba wszystkie francuskie dzieci. Książeczki te zyskały wiele adaptacji, m.in. film w wersji kinowej czy seria bajek. Georges Woliński, bądź Woliński, urodzony w Tunisie, syn polskiego artysty żydowskiego pochodzenia. Woliński był rysownikiem, współpracował głównie z satyrystycznymi czasopismami, jak na przykład Charlie Hebdo, gdzie w sposób ironiczny, kontrowersyjny traktowane były, a w zasadzie dalej są, różne sprawy społeczne, polityka czy religia. Woliński został zamordowany razem z innymi członkami redakcji Charlie Hebdo 7 stycznia 2015 roku podczas zamachu terrorystycznego w siedzibie Charlie Hebdo przeprowadzonej przez braci Kwasi. André Citroën, inżynier, przedsiębiorca i założyciel fabryki samochodów marki Citroën. Syn holenderskiego handlarza diamentów i warszawianki Maszy Amelie Kleinman. Marki Citroën chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale taka ciekawostka dotycząca Polski. Po śmierci matki Citroën odbył podróż do Polski w 1900 roku i tam, w małej fabryce, w również niewielkiej miejscowości Głowno, Citroën poznał całkowicie nieznany we Francji, ale bardzo ekonomiczny sposób wytwarzania przekładni zębatych. Do tego te zębatki okazały się być o wiele bardziej trwałe i pracowały o wiele ciszej niż te wytwarzane we Francji, więc Citroën kupił na nie patent i założył ich fabrykę we Francji. Georges Perec, pisarz i poeta urodzony w Paryżu w rodzinie polskich Żydów. Jeden z największych eksperymentalistów w literaturze naszych czasów. Jego największe dzieło, La Disparition, to Lipogram. Perec ani razu na 300 stronach powieści nie użył litery E, która jest najczęściej używaną literą w języku francuskim. Przez jego sposób pisania bardzo ciężko jest jego powieści tłumaczyć. Niektóre powieści są praktycznie nieprzetłumaczalne, funkcjonują dobrze tylko i wyłącznie w języku francuskim, więc być może dlatego powieści Pereca są bardzo mało znane w Polsce. Powieść La Disparition w końcu udało się na język polski przetłumaczyć. Nosił na tytuł Zniknięcia i została wydana w 2022 roku. Za inną wielką powieść, powieść Les Choses, czyli Rzeczy, w 1965 roku Perec dostał nagrodę Renaudot. No dobrze, to były sylwetki 10 Francuzów polskiego pochodzenia. Koniecznie dajcie znać, czy którąś z tych osób kojarzycie. Pewnie tak. Dajcie znać, czy jesteście zaskoczeni którąś z tych osób, a także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście kolejny odcinek z tej serii.
o Francuzach polskiego pochodzenia, bo szczególnie w tym współczesnym pokoleniu aktorów, piosenkarzy czy nawet polityków jest ich cała masa. A tymczasem proszę Was oczywiście o łapki w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Paryża. A bientôt!